Widzę jedną osobę póki co. Słuchajcie, dzisiaj jest taki temat, który no, jest bardzo ważny dla nas wszystkich. Ja go nazwałam, właściwie zadałam pytanie w tym temacie, mianowicie w jaki sposób nie zdradzać siebie. Może się krótko przedstawię, nazywam się Nata Wabińska, zajmuję się kreowaniem wizerunku. Jestem też psychologiem i coachem i tak naprawdę dbam o spójność tego, co wewnątrz i na zewnątrz. I na tym też polega moja praca, czyli pracuję zarówno nad wizerunkiem zewnętrznym, jak i nad taką spójnością wewnętrzną i takim dobrostanem i harmonią. Dzisiejszy temat, jak mówię, dotyczy każdego z nas i myślę, że trochę w tych będziemy się mogli w tych tematach, które dzisiaj poruszę, w tych zajawkach, zobaczyć tam siebie, gdzie w jakiś sposób naruszamy swoje granice. Tak? Albo pozwalamy, by naruszały je inne osoby. Nazwałam to zdradą siebie, dlatego że jest to takie bardzo malownicze i dość dosadne określenie, ponieważ zdradę kojarzymy też często ze zdradą innych osób. Wtedy wiemy, jak się czujemy, jak jesteśmy zdradzane przez inne osoby, bowiem często wtedy czujemy się oszukani, prawda? Czujemy się opuszczeni. Jeżeli w takim kontekście użyjemy tego porównania, to jest dokładnie to, co my sobie czasem robimy, tak? Czyli opuszczamy, nie widzimy siebie i w rezultacie powstają dość negatywne emocje. I teraz przyjrzyjmy się pewnym zachowaniom czy sposobowi myślenia, które sprawia, że my rzeczywiście zdradzamy siebie. Pierwszą taką podstawową rzeczą to jest to, że w ogóle siebie nie widzimy. To nie oznacza tego, że nie widzimy siebie, w sensie, że idziemy do lustra i się oglądamy. To chodzi o to, że my nie widzimy tego, co się w nas dzieje. Czyli mamy przesłonę na nasze prawdziwe emocje, nie widzimy swoich talentów, nie potrafimy tego wyrażać albo nie chcemy. To jest taki rodzaj, bym powiedziała, robienia sobie takiego, to tak jakbyśmy przykręcili kurek. Tak, nie dajemy upustu tego, co jest w środku, bo po prostu nie widzimy, nie uznajemy faktu, że mamy swój potencjał i mamy go rozwijać. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, bo w ogóle jest taki nurt promowania siebie, swoich umiejętności czy potencjału. I jedną z takiej sztuki, też dużą sztuką jest pokazanie siebie w odpowiedni sposób, tego, co my potrafimy. Jeżeli tego nie widzimy i nie uznamy, no to też jest pewien rodzaj właśnie takiego jakby obcięcia tej takiej pozytywnej części w sobie. Więc nie widzimy swoich talentów, nie uznajemy, nie pokazujemy światu. Ale też to dotyczy emocji, tak? Czyli na przykład nie pozwalamy sobie na to i nie przyzwalamy sobie na przeżywanie pewnych rzeczy, bo uważamy, że nie wypada, nie chcemy, że po prostu chcemy się jakby tak pozbyć czegoś, co jest nieprzyjemne. A emocje to jest jedna rzecz. A druga sprawa jest taka, że cała ta strefa cienia, którą każdy z nas pojawia i przejawia, czyli to są te, wyobraźcie sobie sferę cienia, jako taką ciemną komnatę, gdzie dzieją się wszelkie różne rzeczy, których my nie chcemy widzieć, tak? I często się do nich nie przyznajemy, natomiast często możemy to zobaczyć w lustrze, że tak powiem, innych osób, ale nie dzisiaj o ten temat. Ja to mam na swoich filmikach na YouTube, także zapraszam serdecznie, czy wpisach. Ale właśnie nieuznanie i niezobaczenie, że ja nie mam tej drugiej strony, czyli tylko i wyłącznie skupienie się na takich dobrych swoich cechach, a nie widzenie tego aspektu cienia, przynajmniej nieuznanie go, nic z nim nie robienie, czyli pozwolenie na tym, żeby on rządził naszym życiem, można powiedzieć, że jest również zdradą siebie. Bo to jest tak jakby nieprzyjęcie siebie w całości. Po prostu nie przyjmujemy siebie w całości, tak? A tu mamy i ciemną stronę, i jasną stronę. Mówiliśmy o tych talentach, o niewidzeniu siebie w temacie. Natomiast jeszcze taką kolejną rzeczą, która powoduje pewien dyskomfort, bo pamiętajcie, że zdrada siebie, nasze ciało rejestruje pewien rodzaj dysonansu, pewien rodzaj dyskomfortu wynikający z faktu, że robimy coś wbrew sobie.
I przykładowo, jeżeli się poświęcamy i nie jest to naszym wyborem, tak? Czyli rzeczywiście robimy coś dla innych, żeby mieć ich aprobatę czy uznanie przykładowo. I przykładowo poświęcamy się albo robimy też inne rzeczy dla aprobaty, uznania, bo nam tego strasznie brakuje, a my wcale tego nie chcemy robić. I robimy to wbrew sobie. Robimy sobie pajaca siebie, klauna, albo przybieramy jakieś pozy, jakiś wizerunek, który ma sprawić, żebyśmy byli lubieni i chciani. No to to też jest, jeżeli to nie jest z nami zgodne, słuchajcie, wszystko co nie jest z nami zgodne jest zdradą siebie. I jak to łatwo rozpoznać? Właściwie ciało nam to mówi. Słuchajcie, wystarczy dyskomfort. Ja na przykład odczuwam pewne takie historie nieścisłości, niespójności w brzuchu, tutaj w tej czakrze, tutaj w brzuchu. Bardzo często czujemy spięcie, czujemy taki rodzaj jakiegoś wysysania energii, że tak powiem. Coś się niedobrego dzieje, czujemy chaos w głowie. To są już pierwsze sygnały. Kiedy my sobie naruszyliśmy granice, co oznacza, że my też pozwoliliśmy innym ludziom poprzez nasze przyzwalające zachowania wejść na nasz teren. Tak więc wszelkie przesunięcie granic w kierunku do nas, bez naszego przyzwolenia, jest również zdradą siebie. Kolejna rzecz, zaprzedawanie siebie. Słuchajcie, my czasami robimy rzeczy i mamy takie zachowania, to tak przy okazji właśnie korzyści, które mamy, czyli na przykład nie lubimy kogoś, ale no, no dobrze, trzymajmy z nim, bo nigdy nic nie wiadomo, możemy zrobić jakieś interesy, prawda, może coś z tego kiedyś będzie, a gdzieś w środku mamy taki imperatyw, żeby odejść od tej relacji, opuścić tą relację i tak dalej. W związku z powyższym to również jest taki rodzaj działania wbrew sobie, tak? Brak chociażby, słuchajcie, dbałości o siebie w ogóle, tak, o swoje ciało, o swoje potrzeby. My często zapominamy o sobie, o swoich potrzebach, czyli mamy na coś ochotę, mamy jakieś niewyrażone pragnienia, pomysły na życie, które nigdy nie zostają wdrożone, tak? Czyli mamy plany, zamierzenia, potrzeby, już zakładając od piramidy Maslowa, najprostsze potrzeby, tak? Czy nawet potrzeba odpoczynku nierealizowana również się będzie mściła. Nie zauważamy tego, my nie chcemy zauważać pewnych rzeczy, to jest również forma przemocy wobec siebie, tak? Zadaj sobie teraz pytanie, czy ty realizujesz swoje potrzeby i w jakim stopniu, tak? Czy ty dbasz o swoje ciało, dbasz o swoją kondycję, dbasz o swoje zdrowie, o swój umysł. To jest bardzo ważne, tak? Czy dbasz o swoje wibracje, czy dbasz o swoje środowisko, czy otaczasz się ludźmi w miarę możliwości, którzy tobie sprzyjają, czy też w jakiś sposób dobrze na ciebie wpływają, a jeżeli musisz już być w środowisku, które nie jest pozytywne, czy umiesz postawić granice, tak? To jest bardzo ważne. Czy dotrzymujesz sobie słowa, słuchajcie, bo to często jest tak, że mamy plany, zamierzenia odkładane w nieskończoność, bo mówimy sobie, że zrobimy coś, gdy coś tam, tak, gdy jakaś sytuacja będzie, gdzie tymczasem pewne rzeczy się nie dzieją, po prostu nie dzieją. I zobaczcie, jaka to jest frustracja, kiedy my w pewnym momencie stajemy i patrzymy sobie, że niewiele się dzieje w naszym życiu. Stagnacja najczęściej wynika z faktu, że my nie mamy takiego, słuchajcie, woli otwarcia, wyjścia poza strefę komfortu, bowiem z uporem trzymamy się starych form. Mimo że nasza dusza wręcz krzyczy, że my chcemy coś nowego, że chcemy pójść do przodu, ale gdzieś te stare mechanizmy czy blokady powodują, że stoimy z uparcie w pewnym miejscu, stąd ten rodzaj stagnacji, czyli takiego przestoju, prawda? No to jest taka martwota. I to się zdarza, szczególnie się zdarza w momencie, kiedy czeka nas tak zwany przełom życiowy, tak zwany kryzys, który jest trampoliną do wejścia wyżej i pójścia dalej, więc tak to wygląda. Mówiliśmy o tym, Jelko, spojrzę sobie, słuchajcie, bo tu tych rzeczy jest naprawdę dużo i to są właśnie takie rzeczy do rozwinięcia. My to rozwijamy na warsztatach. My już z Klaudyną tutaj jedne warsztaty mieliśmy, Droga do celu, którą jesteś ty sam. Podejrzewam, że będziemy jeszcze kontynuować, także zapraszamy, bo jest dużo ćwiczeń i takich różnych fajnych, wglądowych historii. Słuchajcie, co my tu jeszcze mamy? Chociażby niedbanie o swoją energię, czyli jakby takie, bym powiedziała, rozpraszanie tej energii, czy dawanie energii czemuś, co nas nie karmi, tak? Czyli wy wiecie, każdy z nas sobie może powiedzieć,
komu i czemu oddaję energię, tak? Czyli za bardzo myślicie o kimś, czy jesteście, czujecie się współodpowiedzialni za pewne rzeczy, tak? O, na przykład osoby współzależne czy współzależnione, co oznacza, o tym też muszę zrobić materiał i będę właśnie, szykuję się właśnie na to, bo to jest poważny temat u wielu z nas. Bardzo często tam jest uwaga i energia skupiona na drugiej stronie i uzależnienie swojego samopoczucia i szczęścia od tego, jak zachowuje się, jak reaguje druga strona, tak? I nie dotyczy to tylko osób współuzależnionych, czyli żyjących z osobami problematycznymi i nie tylko z problemem alkoholowym, ale też dotyczy reakcji tak zwanych współzależnych, kiedy my uzależniamy od jakichś tam czynników zewnętrznych nasze szczęście i nasz dobrostan. Mówiliśmy o tym rozpraszaniu energii, bo też poświęcanie uwagi drugiej stronie, tak? Czyli jakby stanie przy kimś, a nie przy sobie, również powoduje utratę energii. To jest też rodzaj niezadbania o siebie, czyli też rodzaj zdrady. A i też, proszę też zwrócić uwagę na to, czemu ty poświęcasz czas, prawda? Czy to są rzeczy budujące? Ja nie mówię o tym, że czasami mamy ochotę na, to nie chodzi o jakieś, że my musimy żyć zniośle i w jakiś sposób tylko wysublimowane rzeczy sobie serwować, bo czasami mamy też ochotę na inne. Tylko tu chodzi o to, że na przykład scrollowanie Facebooka czy wszelkich mediów społecznościowych, słuchaj, przykładowo, albo oglądanie różnych rzeczy, które są bardzo jałowe, też może spowodować, co zresztą na pewno obserwowaliście, pewną utratę energii. To coś takiego dziwnego się dzieje, że wchodzimy w jakiś iluzoryczny świat, który tak naprawdę no, powoduje, że wychodzimy z naszego toru. Więc ile czasu poświęcamy na rzeczy, które nas nie karmią, tak? Mówiąc już w taki ogólny sposób. Rozpraszanie energii też jest formą ucieczki od rzeczy istotnych, tak? Czyli jakby też zejście z właściwej drogi. Z jakichś tam powodów zejście z właściwej drogi. Słuchajcie, zdradą też wobec siebie jest zaniżanie swoich standardów życiowych. Czyli obniżanie swojej poprzeczki, tak? Zawyżanie jej wysoko nie jest też właściwe, ale zaniżanie, czyli na zasadzie, że a to mi wystarczy, ja tak mogę skromnie, o ile to nie jest naszą, że tak powiem, świadomym wyborem. Tylko wynika z faktu, że my nie wierzymy w to, że możemy więcej, mocniej i lepiej. Tak? Czyli to zaniżanie życia poniżej swojego poziomu, którego chcemy. Tak? To jest bardzo ważne. Czyli to jest nawet coś takiego, że my nie umiemy poprosić o pożyczkę. My nie możemy, nie godzimy się na pewne zachowania wobec nas, pewne działania dosyć nieciekawe. Nie umiemy powiedzieć weto, tak? Ja tego nie chcę. Nie stawiamy pewnych warunków, tak? Czy w sytuacjach osobistych, biznesowych, zawodowych. To jest bardzo ważne, tak? Czyli żyjemy na najniższym takim poziomie, jakkolwiek to brzmi, czyli a gdzieś w środku prawda woła do czegoś innego. No słuchajcie, no to jest jawna przemoc. Ta zdrada siebie, słuchajcie, dlaczego tak się w ogóle dzieje? Skąd takie zachowania? Ja sobie sprawdzę, czy też aby jeszcze czegoś tutaj nie wymieniłam, bo to rzeczywiście tak dzisiaj zajawkowo, no chociażby uzależnienia wszelkie, tak? Też jest rodzajem zdrady siebie, słuchajcie, bo to jest jakby oddawanie swojego ducha i swojego życia we władzę czegoś, co nami rządzi, czyli znów wchodzimy w tą strefę cienia, czyli tych brak umiejętności generalnie zarządzania sobą, swoim życiem, czy też jakimiś takimi emocjami. To jest bardzo, bardzo istotne. Na ile ty zarządzasz sobą, na ile masz do siebie dystans i umiesz połączyć wszystkie aspekty siebie, bo mamy wiele aspektów, w jakąś taką spójną całość. Tak? A nie jesteś nimi rządzony, bo to jest różnica, ty zarządzasz, to pięknie w ogóle brzmi, zarządzam, czyli to nie chodzi o to, że mam ścisłą kontrolę, ale ja widzę, uznaję i ja dokonuję wyboru, który aspekt mną rządzi, czyli komu, czemu daję uwagę. Tak? Chociażby same uzależnienia też pokazują, że pewien aspekt cienia nad nami ma moc, tak? I to też jest rodzaj przemocy wobec siebie. W ogóle stawianie granic, słuchajcie, no bo tu jakby o to się to też rozbija. Stawianie granic to jest poważny temat. My nie umiemy stawiać granic innym czy sytuacjom. I tutaj należałoby się przyjrzeć, jak już rozmawiamy i zobaczcie sobie, na ile stawiacie sobie granice. Zróbcie sobie taką podziałkę w głowie od 1 do 10 i zobaczcie, co wam podświadomość pokaże. Zróbcie sobie to teraz. Tak, na ile ja umiem stawiać granice w moim życiu. Możecie sobie to podzielić na sfery osobiste czy zawodowe. Tak, czy jest to 10, czy ja potrafię rzeczywiście dbać o siebie, czy jest to na przykład 7, 5 czy 3. Sprawdźcie to sobie, bo to jest takie fajne ćwiczenie. Taką podziałkę, ja zawsze robię podziałkę, jak chcę sobie zrobić analizę
pewnych działań czy pewnych swoich zachowań, właśnie sobie mówię, dobrze, podświadomość niech mi pokaże, na jakim ja, że tak powiem, jestem etapie na tej podziałce, tak? Tak więc to warto sobie czasami sprawdzać. Te stawianie granic to jest też temat, to jest jakby temat rzeka. Ja bym nie chciała to teraz wchodzić, ale to jest jeden właśnie z takich elementów zdradzania siebie. Wszystko, co wchodzi w nasze pole, tak? Tak patrz, aha, no właśnie, bardziej ufasz innym niż sobie. To też jest dawanie władzy innym, jeśli chodzi o nasze życie. Bo jeżeli słuchasz innych, ulegasz im namowom, radom, co wcale w niektórych okolicznościach jest właściwe, prawda, bo nie mamy odpowiednich kompetencji, to jest oczywiście, ale ja mówię o takich rzeczach, gdzie na przykład chodzenie do wróżki, czy korzystanie z narzędzi, które mają nam powiedzieć o tym, jak ma wyglądać nasze życie, no, jeżeli to wchodzi już taki rodzaj uzależnienia, no to też pokazuje, że nie mamy kontaktu z sobą, czyli też nie chcemy zobaczyć i nie chcemy uruchomić tej wewnętrznej wiedzy przewodnictwa czy intuicji. A to jest kolejna kompetencja, którą możemy sobie wytworzyć, czyli nawiązać, słuchajcie, kontakt ze sobą. W ogóle dowiedzieć się, kim ja jestem, czego chcę, czy ja naprawdę żyję wedle takich kryteriów, co ja chcę, czy raczej żyję wedle kryteriów innych ludzi, czy też pewnych przekonań, które wyniosłam z domu, czy ze środowiska, w którym się wychowałam, czy ja w ogóle jestem sobą. Tak? Czy ja realizuję życie, jakie chcę? To jest podstawowe pytanie do budowania kontaktu z samym sobą. I teraz zobaczcie, jeżeli już się budujemy tą swoją świadomość, to często jest tak, że też nawiązujemy też kontakt ze swoim przewodnictwem. To tak może szumnie brzmi, ale to chodzi bardziej o to, że my siebie znamy, czyli znamy swoje ciało. My wiemy, że ono nam daje sygnały. My czytamy sygnały prawdy i niepokoju. My wiemy, co jest dobre, co złe, no bo też poznajemy tą kwestię, tak? My nawiązujemy kontakt ze swoją intuicją. Intuicja jest w ciele, nie w umyśle, to jest w ciele. Czyli sam fakt już, zobaczcie, ile my już mamy narzędzi w momencie, kiedy my zaczynamy poznawać siebie. A wiele ludzi, słuchajcie, żyje obok siebie, to znaczy oni mają pewną taką personę w sobie, taką jakby narzuconą, czy pewien wizerunek i jakby oni nie chcą dotykać głębi, bo się strasznie boją tej głębi, bo nie wiedzą, co zobaczą, a podejrzewam, że boją się najczęściej rzeczy, których nie mają przepracowanych. To jest ten lęk właśnie, żeby zobaczyć siebie prawdziwego. Więc sam nawiązanie kontaktu z sobą, intuicją, z przewodnictwem, swoim ciałem jest jakby podstawą i też wiedzieć, czy rzeczywiście to, co robię, jest właściwe, czy jestem na właściwej drodze, czy ja realizuję swoje cele, czy ja realizuję cele kogoś innego. Słuchajcie, to jest podstawowe pytanie. Czy ty żyjesz w tej chwili? Odpowiedz sobie na pytanie, zrób sobie podziałkę taką wewnętrzną od 1 do 10. Zobacz, na 10 to jest oczywiście życie w zgodzie z sobą. 0 to będzie oczywiście wedle jakichś kryteriów, które nie są twoje. Zrób sobie teraz to ćwiczenie. To jest bardzo, bardzo naprawdę ciekawe ćwiczenie. Bo tutaj, jak jesteś dobrze skontaktowany z intuicją, to będziesz miał taki szybki sygnał, bo to jest ćwiczenie intuicyjne. Tak więc sprawdź w podziałce, gdzie jesteś, w którym miejscu. Słuchajcie, ja myślę, że jeżeli ktoś tutaj, akurat niewiele widzę nas jest, oczywiście, natomiast jeżeli macie ochotę też zadawać pytania, czy jakiś temat poszerzyć, to zapraszam do takiej konwersacji, chętnie odpowiem. Patrzę też, no w ogóle spełnianie oczekiwań też innych ludzi, tak? I cały czas mówiliśmy o tej utracie kontaktu z sobą, ale też taką chęć zdobycia aprobaty i akceptacji. Bowiem, no robienie czegoś dla kogoś kosztem siebie jest również elementem utraty kontaktu z sobą, a też i zdrady siebie, tak? Zobaczę coś tu, co tu jeszcze mamy w tej naszej ważnej liście. No, w nich wychodzenie ze strefy komfortu, to już wspominaliśmy, no to też jest rodzaj przemocy, tak? Czyli dusza się rwie, a my mimo wszystko siedzimy w jednym miejscu. Tu warto gdzieś tam przyjrzeć się blokadom, które sprawiają, że i też tym wszystkim przekonaniom, które powodują, że my stoimy w miejscu. To jest bardzo ważne. Wewnętrzny krytyk to też jest taki temat dość obszerny, ale wspomnę tu tylko o tym, że mówiliśmy o tym zarządzaniu tymi wszystkimi aspektami siebie
jeden z tych aspektów, takim dosyć niebudującym, niekonstruktywnym, a wręcz sabotującym pewne działanie, jest wewnętrzny krytyk, czyli ten aspekt, ta instancja, która została niejako, która niejako została wytworzona w naszych głowach w dzieciństwie najczęściej i też później w okresie naszego wychowania w różnych środowiskach, kiedy przyjęliśmy pewne przekonania na swój temat. Kiedy uznaliśmy, ten aspekt nami w pewnym sensie rządzi, on nam mówi, co mam robić, on często nas blokuje przed pewnymi działaniami. Co więcej, on mówi językiem, bardzo często przyjrzyjcie się, mówi językiem, którym posługiwali się też nasi rodzice czy wychowawcy, tak? Więc uleganie temu głosowi, to jest taki czasami wewnętrzny krytyk, bywa szalonym oprawcą. On wprawdzie teoretycznie działa dla naszego dobra, bo stara nas się uchronić przed porażkami, ale generalnie ten głos raczej nie nakłania do działań, a raczej niweczy wszelkie nasze działania i powoduje sabotowanie. I sam fakt jakby zobaczenia tego z pewnego dystansu, bo z tymi aspektami pracuje się z pewnego dystansu, również no, to jest tak ważny temat, ten wewnętrzny krytyk, że ja też bym musiała tutaj dużo, dużo mówić, a ja bym wolała zostawić to na inne spotkania albo na warsztaty. Natomiast to zarządzanie tymże aspektem, jakże ważnym, jest jednym też takim elementów zdrowia psychicznego. Tak? Jeżeli już my to zauważymy, że to jest i rozpoznajemy jego głos, są pewne techniki, które pozwalają pracować bardzo skutecznie, słuchajcie, z wewnętrznym krytykiem. Ja myślę, że te techniki też na warsztatach po prostu będziemy stosować. Patrzę, co, kochani, co jeszcze. Ja myślę, że te najważniejsze, słuchajcie, rzeczy, jeśli chodzi o naruszanie własnych granic i tą zdradę siebie, chyba nawet wszystkie tutaj w miarę wymieniłam, dlatego że potem się robi takie drzewko, wiecie, od każdej rzeczy można jeszcze tutaj wiele rzeczy opowiadać. Tak, spełnianie oczekiwań innych ludzi dla aprobaty i tak dalej, także myślę, że te wszystkie elementy, które są takie najważniejsze, jeśli chodzi o te zdradzanie siebie, to myślę, że zostały tutaj powiedziane i chciałabym, żeby ten live był jakby takim zaproszeniem do refleksji, na ile wy w tym miejscu, gdzie jesteście, teraz gdzie żyjecie, czy wy robicie coś z tych rzeczy, tak? Czy wy robicie sobie krzywdę właśnie pewnym sposobem myślenia, zachowania czy działania? Czy przesuwacie niebezpiecznie swoje granice i dajecie wtargnąć innym, albo też nie wykorzystujecie swoich możliwości i potencjału, nie pokazujecie swojej prawdziwej twarzy, z lęku chociażby, że zostaniecie odrzuceni czy niezaaprobowani, tak? Warto się temu, słuchajcie, przyjrzeć, no bo jakby celem tych pracy nad sobą jest naprawdę takie sprawne zarządzanie sobą jak dobrym przedsiębiorstwem, słuchajcie. Jeżeli porównamy to w ten sposób i to z pewną przychylnością w stosunku do siebie i umiejętnością samopieki. Bo jakby po drugiej stronie tej zdrady siebie jest umiejętność po prostu samoopieki, zobaczenia siebie, wzięcie siebie, słuchajcie, w objęcia tych swoich wszystkich aspektów, umiejętność nimi, że tak powiem, lawirowania, wybierania tego, co nam służy. Słuchajcie, to jest bardzo inteligentne i bardzo sprytne. Tak więc, ale też niestety od razu powiem, bo to tak ładnie mówię, ale to też po prostu jest trudne, tak? Bo to trzeba się przedzierzgnąć przez wszystkie krzaki, że tak powiem, naszych blokad, przekonań i powłok innych ludzi. Ja to tak określam symbolicznie, powłoki innych ludzi to są wszystkie te rzeczy, które wzięliśmy od kogoś i uznaliśmy, że to jest nasze. Moment, tylko sobie tutaj, tak właśnie, zachęcam do tej analizy, bo no, to jest ważny temat, tak? My naprawdę zaprzedajemy się, i potem mamy pretensje, słuchajcie, że nas ludzie zdradzają, czy nas ludzie opuszczają, czy nas ludzie nie widzą, kiedy, słuchajcie, my dokładnie robimy to samo, tak? Jeżeli uznajemy rzeczywistość jako lustro, to lustro będzie nam pokazywało dokładnie nasz stosunek do siebie. Tak więc uważam, że pierwszym testem, żeby sprawdzić, czy siebie zdradzamy, czy nie, jest oczywiście obserwacja naszego środowiska, ludzi, relacje, w jakich jesteśmy, ponieważ one w pierwszej kolejności pokażą nam, na ile my jesteśmy ze sobą, na ile my opiekujemy się sobą lub nie, i zdradzamy siebie. Także słuchajcie, no zobaczcie, ile mamy tutaj sygnałów. Najpierw relacje, otoczenie, w jakich warunkach żyjemy, prawda, i tak dalej. To wszystko pokazuje, jak my siebie szanujemy.
Tak? Kochani, ja myślę, że na ten temat, na ten moment myślę, że wyczerpałam te tematy, choć uważam, że można tutaj naprawdę sporo, sporo jeszcze powiedzieć o każdym z tych modułów. Zachęcam do takiej analizy. Jeżeli macie jeszcze takie pytania, czy chcecie się jeszcze czegoś dowiedzieć, to chętnie odpowiem. Także daję chwilę czasu, a jak nie, no to będziemy pewnie powoli kończyć. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za spotkanie w takim razie. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy innej okazji, czy przy okazji warsztatów, które organizujemy. Kochane, życzę Wam miłego wieczoru i takiej naprawdę szczerej, uczciwej refleksji wobec siebie, jak to właśnie wygląda u Was. Taki swoisty rachunek sumienia, żeby zobaczyć te obszary, które warto by było przyjrzenia się. Tak, przede wszystkim samoświadomość i kontakt z sobą. Kochane moje, w takim razie do zobaczenia przy innej okazji. I wszystkiego dobrego Wam życzę w tym czasie. Do widzenia.